Jednym z głównych zajęć, które gry Pokémon nam oferują, jest wypełnianie naszego Pokédexu. Szukanie i łapanie stworków to jedna z najbardziej podstawowych form spędzania czasu w tych grach. Czasami jednak jest wymagane od nas trochę zbyt wiele wysiłku, bo pewne Pokémony są tak złośliwie ukryte i rzadkie, że szukanie ich to katorga zamiast przyjemności. Dziś przedstawię wam najtrudniejsze do zdobycia Pokémony z każdego regionu. Ale przed tym przydałoby się postawić kilka reguł. Po pierwsze, będę próbował wyłonić pojedynczego najrzadszego Pokémona ze wszystkich gier dziejących się w danym regionie. Po drugie, ewolucje i breeding nie będą brane pod uwagę jako metoda na zdobycie Pokémonów. Oznacza to, że jeżeli Pokémon ma 1% szansy na pojawienie się w trawie, może potencjalnie znaleźć się na tej liście, nawet jak jego mniejsza forma ma na to 90% szansy. Tak więc zaczynajmy. Jeżeli szukamy w Kanto rzadkich Pokémonów, oczywiście powinniśmy udać się do strefy Safari, specyficznie w generacji trzeciej. Znajdziemy tu masę stworzeń mających od 1 do 4% szansy na pojawienie się w dziczy. Do tej grupy należą Skyter i Pinsir, jednak poza Safari Zone możemy je również kupić w Game Corner, co jest o wiele prostsze metodę na ich zdobycie. Jedynym Pokémonem, na którego spotkanie mamy to tylko 1% szansy, jest Dragonair, ale wydaje mi się, że nie jest on aż tak trudny do upolowania jak pozostałe rzadkie Pokémony. Powodem jest to, że spotyka się go łowiąc zamiast chodząc. Safari Zone pozwala ci na przebycie jedynie 600 kroków, po czym zostaniesz przeteleportowany przed wejście, gdzie musisz ponownie zapłacić za wejściówkę i wrócić do miejsca, w którym chcesz być. Proces ten jest o wiele bardziej czasochłonny i męczący niż spokojne łowienie rybek, które nie wymaga od ciebie ruszenia się nawet o jeden krok. Zostawia nas to z trzema Pokémonami, które mają identyczną szansę na pojawienie się w trawie. Tauros, Chansey i Kangaskhan. I zwykle nie byłbym aż tak drobiazgowy, ale patrząc jak potworne jest łapanie Pokémonów używając mechanik strefy Safari, myślę, że branie pod uwagę szansy na schwytanie tych Pokémonów, które mogą w każdej chwili od ciebie uciec, też powinno grać tu jakąś rolę. I ze wszystkich Pokémonów w Safari Zone, Chansey ma najmniejszą szansę na schwytanie, co robi z niej najcięższego do zdobycia Pokémona w całym Kanto. W Johto istnieje kilka Pokémonów, na których spotkanie ma się 1% szansy, ale zwykle można znaleźć metody na zwiększenie tej liczby, na przykład poprzez czekanie, aż pojawi się tak zwany swarm tych Pokémonów, który znacząco zwiększa szanse na ich znalezienie. Ale nawet bez tego nie tak trudno jest je zdobyć, wystarczy tylko trochę cierpliwości. Dlatego przyznam tytuł najcięższego Pokémona do schwytania, legendarnym Bestią. Są to wędrujące Pokémony. Oznacza to, że ciągle zmieniają swoją lokację, więc ciężko jest się na nie natknąć, zwłaszcza kiedy nie masz pojęcia, co robisz. Najlepiej znaleźć sobie trawę blisko miasta i przemieszczać się między lokacjami, co zmusza legendy do zmiany miejsca pobytu. Należy również używać repeli i mieć na pierwszym miejscu Pokémona na poziomie większym od stworków w trawie, ale maksymalnie 40, aby móc łatwo zainicjować walkę. Kiedy wreszcie na psa natrafimy, mamy tylko jedną turę, aby coś zrobić, zanim ten ucieknie, więc najlepiej zastosować jakiś ruch, który uwięzi go w bitwie. Masa planowania, która dla weteranów może wydawać się oczywista, idzie w łapanie tych legendarnych stworków i wydaje mi się, że z tego powodu zasługują na tytuł najcięższych do schwytania Pokémonów Johto. Hoenn również ma Pokémony mające 1% szansy na pojawienie się w trawie jak Chimeko, ale wszystkie chowają się przed tym, jak czasochłonne może być znalezienie w grach trzeciej generacji Fibasa. Jeżeli nie wiecie, jest to Pokémon, którego można znaleźć jedynie na ścieżce 119 i ma się 50% szansy na jego wyłowienie. Brzmi to podejrzanie prosto, więc jaki jest haczyk? Taki, że z ponad 400 pól wody, na których możecie łowić, Fibasa znajdziecie na 6. Których dokładnie? To musicie już sami odkryć. Lokacja Fibasowych pól jest całkowicie losowa i ulega zmianie każdego dnia, więc jeżeli chcecie przysiąść do łapania tego Pokémona, upewnijcie się, że macie wystarczająco wolnego czasu. Game Freak był tak bardzo dumny z tego pomysłu, że go powtórzył w generacji czwartej, gdzie Fibasa łapie się w identyczny sposób. Tym razem jednak na trochę mniejszym basenie wody, ale liczba pól, na których można go znaleźć, również została zmniejszona do 4. Najzabawniejsze jest to, że nie jest to nawet najtrudniejszy Pokémon do zdobycia w tym regionie. Sinnoh wprowadziło mechanikę znajdowania Pokémonów poprzez zwabianie ich do specjalnych drzew za pomocą miodu. Po tym jak nałożymy słodki nektar na drzewo i odczekamy 6 godzin, istnieje spora szansa, że na drzewie znajdziemy Pokémona. I tak się składa, że istnieje stworek, który ma jedynie 1% szansy, aby pojawić się na naszym drzewie. Biorąc pod uwagę, że musimy odczekać 6 godzin za każdym razem, kiedy kładziemy miód, znalezienie go powinno zająć wieczność. Ale w całym regionie mamy 21 drzew, więc nawet jak będzie to czasochłonne, powinno to proces znacznie przyspieszyć. I tu zaczyna się zabawa, bo z 21 drzew ten Pokémon występuje jedynie na losowych 4. Nie wiem, dlaczego Munchlax ze wszystkich Pokémonów jest traktowany niczym święty Graal, ale osoba, która to zaprojektowała, pewnie żywi się ludzkim cierpieniem. Generacja 5, a dokładniej Black 2 i White 2, wprowadziły kolejną metodę na znajdywanie Pokémonów poprzez znajdywanie ukrytych grot. Są to ukryte lokacje, które mogą chować w sobie dzikiego stworka. Po wykonaniu 256 kroków istnieje 20% szansy, że jakiś Pokémon właśnie pojawił się w grocie. Te 20% jest zwykle rozdzielone na 15, 4 i 1% pomiędzy Pokémonami, które możemy w danej grocie znaleźć.
Istnieje jednak jeden wyjątek w postaci groty w Lost Lorn Forest. Tutaj 1% jest jeszcze bardziej rozbity na 3/4% i 1/4%. Na tych miejscach znajdują się Heracross i Pinsir. Ich szanse są zamienione w zależności od wersji gry, w którą gramy. Heracrossa można znaleźć w Pokémonu Black 2 w innych miejscach i to samo tyczy się Pinsira w White 2, więc oba te stworki utrzymują tytuł najcięższego do spotkania Pokémona u nowy w różnych grach. Kalos niestety nie ma żadnych nowych interesujących metod na znajdywanie Pokémonów i najrzadszym stworkiem jest Abomasnow na ścieżce 17, na którego znalezienie ma się 1% szansy. Ale z łatwością najbardziej wkurzające do zdobycia Pokémony w tych grach to legendarne ptaki z Kanto. Po tym jak zostaniesz czempionem, w zależności od startera, którego wybrałeś, będziesz mógł jednego z nich spotkać. Jeżeli wybrałeś Chespina, będzie to Articuno, jeżeli był to Fennekin, to znajdziesz Zapdosa i Froakie pozwoli ci na złapanie Moltresa. Podobnie do bestii z Johto są to wędrowne Pokémony, które ciągle zmieniają swoją lokację. Ale w przeciwieństwie do psów, po tym jak je spotkamy, nie dostajemy nawet szansy na zrobienie czegokolwiek, bo legendarny Pokémon po prostu sobie odleci. I zrobi to 11 pieprzonych razy. Tym razem, zamiast walczyć z tymi Pokémonami, mamy je po prostu znaleźć zbyt, moim zdaniem, dużą ilość razy, po czym będziemy mogli przystąpić z nimi do walki w Sea Spirit's Den. Jest to po prostu durny pomysł, który wykorzystuje starą metodę na gorszy sposób, nie pozwalający ci poczuć, że robisz progres, bo Pokémon ucieka zanim możesz cokolwiek osiągnąć. Jeżeli twórcy bali się, że wędrujące Pokémony mogą być zbyt skomplikowane dla nowych graczy, po co je w ogóle tu umieszczać? Po prostu wsadźcie te ptaszory do ich gniazda, zamiast marnować nasz czas. Alola to kolejny region, który pozwala na znajdywanie Pokémonów w nowy sposób. Walki SOS występują, kiedy napotkany Pokémon woła o pomoc. Czasami, kiedy to robi, może mu przyjść z pomocą bardzo silny i rzadki stworek. Niestety, dokładna szansa na to nie została nigdzie udokumentowana, więc może zgadywać, że jest ona podobna, jeżeli nie identyczna dla wszystkich Pokémonów. Więc można przypuścić, że najcięższym do znalezienia Pokémonem będzie rzadki towarzysz stworka, na którego spotkanie ma się 1% szansy. Takie Pokémony to Salamence przyzywany przez Bagona oraz Volcarona przyzywana przez Larvestę. Mógłbym wsadzić również Dragonite'a przyzywanego przez Ratiniego, ale Pokémony znajdowane przez łowienie można łatwiej znaleźć na specjalnych polach, które czasami się na wodzie pojawiają. Możliwe, że istnieją również inne Pokémony, które spełniają te warunki, ale tylko te dwa znalazłem. W Galar Max Raidy trochę psują mi kalkulacje, bo Drippy i Dracloak, które powinny być najrzadsze, mogą być dzięki nim łatwiej znalezione. Więc zamiast porównywać numery wszystkich Pokémonów, pomyślałem, że lepiej będzie skupić się na kompletnie innej metodzie ich pozyskiwania. W DLC Crown Tundra możemy znajdować ślady Pokémonów. Po tym jak znajdziemy ich 50, będziemy mogli spotkać Pokémona, który je zostawił. Kobalion, Terrakion i Virizion. Po znalezieniu 150 śladów i złapaniu tych trzech legend, możemy pokazać się Sonii i następnie udać się do specjalnej lokacji, gdzie po rozbiciu obozu i zrobieniu Kery pojawi się Caldeo. Jest to najbardziej skomplikowane do zdobycia Pokémon w Sword i Shield, ale że jest to Pokémon mityczny, to jest to w mojej opinii całkiem zrozumiałe. Chciałem powiedzieć, że najrzadszym Pokémonem Paldei jest Pinecone, z tego względu, że nigdy go nie znalazłem i bym zmuszony zbudować Fortressa, aby go zdobyć, ale myślę, że po prostu szukałem go w złych miejscach albo go nie zauważyłem. Również z własnego doświadczenia powiedziałbym, że najtrudniejsze do znalezienia Pokémony to Rolling Moon i Iron Valiant, które występują w tej samej lokacji kolejno w Scarlet i Violet. Pamiętam, że nie dowierzałem, że Iron Valiant mogę w tym miejscu znaleźć, bo żaden mi się przez długi czas nie pojawiał. Zdecydowanie polecam wam przygotować odpowiednie kanapki przed polowaniem na te Pokémony, które bardzo ten proces uproszczą. I z tego też powodu myślę, że Pokémony, które faktycznie wymagają od graczy najwięcej wysiłku, to Skarby Ruiny. Każdy z nich wymaga znalezienia i wyjęcia z ziemi wszystkich kołków otaczających ich zapieczętowane więzienie. Bez pomagania sobie internetem zlokalizowanie ich wszystkich zajęłoby sporo czasu, ale wydaje mi się, że Game Freak jest świadom, że każda osoba w tak grająca i tak posłuży się poradnikiem, więc nie boją się wsadzać tego rodzaju wymogów potrzebnych do spotkania legendarnych stworzeń. Pokazując, jaki wysiłek został włożony w ich zapieczętowanie, jest również genialnym sposobem na przedstawienie siły tych Pokémonów. Jeżeli uważacie, że jakiś inny Pokémon powinien dostać miano najcięższego do zdobycia w danym regionie, możecie to napisać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.